Dzień dobry Państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Gość Obiektywu, a ja rozmawiał będę z panem prezydentem miasta Krosna, panem Piotrem Przytockim. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. I panem Januszem Ficem, prezesem Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, jesteśmy w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów. To regionalne centrum, które zostało tutaj wybudowane po to, żeby mieszkańcom Krosna żyło się lepiej, bezpieczniej, przyjaźniej, żeby odpady, które produkują, niestety mogły w bardzo dobry, cywilizowany sposób zostać przerobione. Panie prezydencie, czy po to budowaliśmy to? No nie tylko po to też, żeby gospodarka odpadami była prowadzona we właściwy sposób, tak jak to mówi prawo. I w tej chwili dysponujemy nowoczesną fabryką, tak bym to nazwał, która przetwarza śmieci mechanicznie i biologicznie. Dysponujemy przokiem, na który mogą mieszkańcy przywieźć to, co zawadza w domu i odpowiednio umieścić w odpowiednim kontenerze. Do tego całego przedsięwzięcia dochodziliśmy latami, bo mieliśmy pierwsze doświadczenia w 2005-2006 roku, kiedy powstał pierwszy zakład unieszkodliwiania odpadów i to był taki mocny poligon, przy też wtedy środkach zewnętrznych wybudowany. Ale to był ogromny trud i dzisiaj czerpiemy doświadczenia z tamtego okresu, aby ten nowy twór, nowe urządzenia pracowały jak najlepiej, najefektywniej, aby ten system zbiórki i przetwarzania odpadów był też ekonomiczny, uzasadniony ekonomicznie, żeby też mieszkańcy nie płacili za dużo, tylko tyle, ile wynoszą koszty. Jeżeli chodzi o koszty, wrócimy do nich, ale czy, panie prezydencie, wyobraża pan sobie zarządzanie 44-tysięcznym miastem bez takich zakładów jak ten? Oczywiście, że sobie wyobrażam, tylko że tutaj powzięliśmy wspólnie taką decyzję, że mamy współdziałać tutaj z 27 gminami z naszego otoczenia, bo tylko przy takiej współpracy możliwe było wybudowanie takiego zakładu. Mieliśmy ogromny problem z odorami, które utrudniały życie sąsiadom w Krośnie i w okolicy, w sąsiednich miejscowościach. Dzisiaj tego problemu nie ma. Dzisiaj siedzimy tutaj i, przepraszam za kolokwialnie, nie śmierdzi, prawda? No nie ma perfum, ale jest sympatycznie, przyjaźnie. Panie prezesie, właśnie, jak zarządzać taką firmą, w której przecież tutaj wokoło codziennie przechodzą tysiące śmieci, tutaj segregacja odbywa się. Dzisiaj to urządzenie nie pracuje, bo nie to, że wyłączyliśmy, tylko jest dzisiaj przestój i dzisiaj służby przeglądają to urządzenie. Jak zarządza się taką firmą, żeby można było normalnie pracować i ten odór nie wyrzucał stąd pracowników, a my dzisiaj siedzimy tutaj i nie przeszkadza nam. No tak, no przede wszystkim powiedzieć trzeba, że odpady komunalne to jest nieodłączna część naszej egzystencji i nie bardzo sobie wyobrażam, żeby abdykować z rozwiązywania tego problemu. No stąd też te nasze decyzje co do realizacji tych inwestycji, no i także skoro te problemy z gospodarką odpadami rozwiązywać musimy, to podjęliśmy decyzję rzeczywiście, że będziemy realizować to przedsięwzięcie na wysokim poziomie, tak żeby wyeliminować uciążliwość tego zakładu dla otoczenia, uciążliwość dla pracowników, no a przy tym osiągnąć efekty ekologiczne, czyli w postaci odzysku jednak przetwarzania odpadów, no i ekonomiczne również, żeby to jakby ten wysoki poziom linii technologicznych i zakładu, jak również ekologia, bo też ekologia kosztuje, o tym musimy pamiętać, więc po prostu te inwestycje nasze też braliśmy to pod uwagę, żeby w jakiś sposób zoptymalizować opłaty w tej sytuacji. Stąd współdziałanie z gminami, stąd to tak naprawdę umożliwiło pozyskanie, no, nawet bym powiedział, olbrzymich dotacji na to przedsięwzięcie.
No i dzięki temu mamy ten zakład. Natomiast jak się zarządza, no na pewno jest zdecydowanie lepiej aniżeli przed w ogóle modernizacją, dlatego że ten zakład, o którym wspominał pan prezydent z 2006 roku, na tamten czas był hiper nowoczesny, ale te czasy się tak szybko zmieniają, że tak naprawdę w przeciągu kilku lat potrzebna była gigantyczna zmiana. To jest efekt tej zmiany. Co prawda my tak technologicznie poszliśmy nawet troszeczkę do przodu, jeżeli chodzi o te wymagania. No dzięki temu przez dłuższy czas ten zakład będzie mógł pracować. Na pewno jest to bardzo duży postęp i dzięki temu, że staramy się kompleksowo rozwiązywać te problemy. Dysponujemy instalacją biologiczną, mechaniczną, mechanicznego segregowania. Mamy swoje składowisko. Kiedyś odstąpiliśmy od rozbudowy składowiska w Krośnie, ale na to miejsce mamy porozumienie z gminą Zagórz i tam wykorzystujemy tamto składowisko. No do tego przypomnę jeszcze, że budując kompleksowy system zagospodarowania odpadów, rozpoczęta jest realizacja bloku energetycznego. Z wykorzystaniem tych pozostałości po sortowaniu zmniejszamy w ten sposób składowanie odpadów, no i zastępujemy, czy wprowadzamy nowe paliwo do naszej elektrociepłowni. Jeżeli jeszcze dodam do tego, że ten prąd, oczywiście ciepło na potrzeby miasta będzie w całości przekazywane, jeżeli jeszcze dodam, że ten prąd, no w zasadzie jesteśmy w przededniu utworzenia klastra energetycznego i też chcemy lokalnie zagospodarować ten prąd, no to takie, bym powiedział, bardzo pozytywne tutaj powiązania nam się pojawiają i myślę, że to jest z korzyścią dla miasta i mieszkańców. No właśnie, i dzisiaj wiemy, że ta instalacja, ten zakład został wyróżniony nagrodą Budowa Roku, czyli coś, w co zainwestowaliśmy wszyscy, dzisiaj ktoś docenił i powiedział, że warto było. Panie prezydencie, jak pan się dowiedział o tym, że jeden z pana zakładów jako gospodarz został Budową Roku, ucieszyło? To takie na duszy warto było? Jakby podkreśliło to, że nasze przekonanie, że dobrą drogą szliśmy, to jakby zostało potwierdzone tą nagrodą i to jest jakieś zwieńczenie pewnego etapu w rozwoju miasta. Ale tak naprawdę to wszystko zmierza ku temu, żebyśmy ten zakład i to, co powiedział pan prezes, nowy blok energetyczny, abyśmy spełnili wymagania, które są w prawie krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej, aby była już prowadzona w miastach gospodarka obiegu zamkniętego, bo to jest jakby warunek do spełnienia w przypadku Krosna w niedługim czasie, w przypadku wielu innych miast jeszcze daleka droga. Więc no jesteśmy, właśnie, można powiedzieć, na czele tego peletonu. Mam nadzieję, pan prezes mówił, że wyprzedzacie nawet ten czas, czy te przepisy, które ktoś stanowi. Jak się jedzie pod górkę, zawsze trzeba troszkę nadgonić, bo potem może być problem. Więc jesteśmy tak w odpowiednim miejscu i czasie. Pozyskaliśmy ogromne środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który dysponuje tak naprawdę środkami Unii Europejskiej. No i dzięki temu też koszty tego zakładu, potem przerzucane do ceny przetwarzania odpadów, są niższe, bo 50% dotacji unijnej nie jest zaliczone do amortyzacji. Panie prezydencie, to, że Narodowy Fundusz określił, że Krosno jest liderem w recyklingu na przykład, czy to jest to, o co zawsze zabiegaliście, że przedstawia się jakiś cel, który chcemy osiągnąć i bycie liderem nie tylko w województwie, ale bycie liderem w Polsce pod kątem wykorzystania i pod kątem recyklingu, to też bardzo ważna rzecz dla pana jako prezydenta? Podstawowa rzecz, recykling, a przede wszystkim ta zbiórka segregowanych odpadów na odpowiednim poziomie, no to jest potem następny etap recykling, prawda? Czyli mamy odpowiednią ilość przeznaczoną do recyklingu, to wszystko jest powiązane ze sobą. Jeśli świadomość mieszkańców jest wysoka i prowadzą segregowanie odpadów źródła na właściwym poziomie, to jesteśmy pewni, że spełnimy pewne zapisane w prawie standardy, normy procentów recyklingowanych odpadów. I to jest właśnie to, o czym powiedziałem, że przetwarzamy dalej te odpady
i zamykamy obieg tych odpadów, czyli one żyją ciągle w tym obiegu zamkniętym. A nie wydawać by się było, że panie prezesie, nie prościej wszystko do jednego wora i do jednej dziury zakopać i mamy z głowy, aniż recyklingować i to od początku, od tej segregacji, że do żółtego worka, do niebieskiego, do zielonego, czy ta ekologia ma sens, czy idziemy na łatwiznę, byle tylko się pozbyć? No teoretycznie z punktu widzenia mieszkańca wrzucenie wszystkiego do jednego worka to jest najprostsze rozwiązanie, ale my musimy budować świadomość, że ono jest od strony ekologicznej najgorszym z kolei rozwiązaniem. No niestety najwspanialsze zakłady, najwspanialsze instalacje bez jakby tutaj takiego pozytywnego udziału mieszkańców, bez uczestnictwa jakby w tej idei gospodarki obiegu zamkniętym, no to wszystko, te efekty będą zdecydowanie gorsze, słabsze, więc to jest jakby taki kolejny obszar, że infrastruktura rzeczywiście powstała bardzo dobra i dzisiaj też myślę, że nie powinniśmy narzekać na efekty, powiedzmy, czy na słaby udział mieszkańców miasta, czy nawet tego regionu w tym naszym przedsięwzięciu, bo te efekty mamy rzeczywiście no co najmniej dobre, może nawet z plusem, ale tutaj pracy jeszcze przed nami jest sporo, dlatego że jednak widzimy, że my możemy już czerpiąc wiedzę jakby z funkcjonowania tej instalacji, no też troszeczkę mieszkańcom jakby przekazywać wskazówek, no jak tutaj jeszcze polepszyć tę sytuację i polepszyć efekty, no i również na koszty to będzie miało pozytywny wpływ. Natomiast no podam przykład, jeden worek czy tam wiele worków, no jeżeli weźmiemy takie najprostsze rzeczy jak na przykład skórkę od banana, bo dzisiaj bardzo ważnym aspektem, który wdrażamy tak naprawdę od tego w tym roku, no to jest segregacja odpadów kuchennych i to jest też kluczowa jakby sprawa dla osiągania poziomów odzysku odpowiednich. No i teraz przykład, jeżeli weźmiemy taką skórkę od banana, która się znajdzie w tym czarnym worku, co było do niedawna powszechną praktyką, to niestety po przejściu wszystkich procesów, po przejściu też i operacji biologicznych, no ona niestety po zneutralizowaniu zasili składowisko odpadów, tudzież zmniejszy jego pojemność, czyli trafi na składowisko. No jeżeli się taka skórka od banana znajdzie we właściwym brązowym worku i zostanie poddana nieco innemu procesowi, też biologicznemu, przetwarzania, czyli kompostowania, no to tak naprawdę uzyskamy bardzo dobry produkt finalny, który będzie, może być wykorzystany do wzbogacania, tak powiem, gleby i ewidentnie do ponownego użycia. Także tutaj ten przykład myślę, że jest najbardziej wyrazisty, ile zależy od mieszkańca. I tutaj cała instalacja, można powiedzieć, pracuje i robi bez mała to samo, tylko na końcu produkty są absolutnie inne. No właśnie, my tu kiedy z ekipą żeśmy zjawili się tutaj, pani kierownik tłumaczyła nam, że właśnie ta skórka od banana, jeżeli trafi w nieodpowiedni worek, to cały ten worek może po prostu zostać wyrzucony. Jak ważna jest ta segregacja i to, co pan prezydent mówił, to zamknięcie nigdy się nie odbędzie, jeżeli ten Kowalski nie zacznie segregować odpadów. Nie zadba o to. Nie zadba o to, panie prezydencie. Tak. Czyli ta edukacja w rodzinie, w bloku, w domu jest najważniejsza. Dokładnie. Na to będziemy teraz zwracali uwagę, przypominając mieszkańcom pewne elementy prowadzenia właściwego tej segregacji, dbania o to, aby współmieszkańcy tak robili, jak prosimy. I wydajemy specjalne też materiały edukacyjne. Staramy się też prowadzić ścieżkę edukacyjną tutaj dla dzieci i młodzieży, bo mamy przygotowane takie informacje w bardzo ciekawy, przystępny sposób, gdzie no, informujemy, edukujemy najmłodszych, a oni najlepiej potem już przypomną rodzicom, jak należy w domu prowadzić segregację. Ten dziadek słucha wnuka, tak, prawda? Tak, no, bez urazy. Bez urazy. To nawet bym dodał, że to wnuk pilnuje dziadka. No właśnie, ta ekologia od przedszkola dzisiaj jest bardzo ważna. Tak. Szczególnie przy odpadach i przy śmieciach wydawać by się było takich oczywistych. A żeby te... Ile ta instalacja, panie prezesie, kosztowała?
Konkretnie ta, bo tych projektów ta instalacja było, segregacji odpadów. No nie, no cały projekt to jest ponad 100 milionów złotych. No, żeby te 100 milionów złotych nie zostało jakby, albo zostało dobrze wykorzystane, musimy pomyśleć o tej o tym edukacji najprostszej. No, edukacji... Musi być symbioza właśnie. Dokładnie. Tutaj tych, co przetwarzają z mieszkańcami, żeby było wzajemne zrozumienie, o co nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby jak najwięcej odpadów przetworzyć, ale część tych, z tych odpadów na pewno ponownie ma szansę być powtórnie wykorzystane. To jest najlepszy efekt tego całego interesu. Panie prezydencie, pierwsze pytanie, które chciałem zadać, to czy, ale oczywiście patrząc na tą instalację, nie mogłem rozpocząć od instalacji, czy pan wie, ile jest mieszkańców Krosna? Tak, no mamy przecież w wydziale, który prowadzi ewidencję ludności, dokładnie namierzonych mieszkańców, którzy mieszkają na stałe, czasowo. Ponad 44 z ogonkiem, 4100 kilkadziesiąt osób. No właśnie. Niestety, bo tych mieszkańców. A dlaczego 37 tysięcy osób chce płacić za śmieci? I o to jest pytanie. No właśnie. I panie prezydencie, czy to znaczy, że te 7 tysięcy osób nie mieszka w Krośnie? Czy to znaczy, że niestety my musimy za te 7 tysięcy płacić, bo oni się, no tak można powiedzieć, ukrywają, nie ujawnili i nie chcą płacić za to, co sami wyprodukowali? No tak, nie, tak by prosty wniosek należało wyciągnąć. Niemniej jednak my w tej chwili będziemy analizować, zresztą analizujemy cały czas gospodarstwa domowe, natomiast dzisiaj mamy już prawne narzędzia, żeby szybko zweryfikować stan zamieszkania w posesjach, czy w domach, czy w mieszkaniach, w blokach. Bardzo szybko to zrobimy. Wdrażamy w tej chwili narzędzie informatyczne, które pomoże nam szybko ustalić stan osób w danym domu, mieszkaniu. Bo właśnie miałem pytać, czy urząd nie ma takich metod, żeby, sposobów, żeby to wyegzekwować? Metody, ale nie było prawa ustanowionego w Polsce, które by pozwalało bez konsekwencji związanych z ochroną danych osobowych wdrożyć pewne rozwiązania. Dzisiaj wreszcie są, więc będziemy mogli sprawdzić, jak jest naprawdę. I chcę tu uprzedzić, że będziemy informować na początek mieszkańców bardzo delikatnie. Prosimy, a z czasem egzekwować. Prosimy o uzupełnienie deklaracji, o zweryfikowanie deklaracji. A jeśli tego mieszkańcy nie dokonają, no będą dalsze działania. Każdy z nas produkuje spore ilości śmieci. Każdy z nas powinien brać odpowiedzialność, płacić podatki tak samo i płacić za to, co się wyprodukowało. I dzisiaj ukrywanie to jest okradanie miasta, okradanie innych mieszkańców, bo za to trzeba płacić. I dzisiaj trochę mówienie, że to jest takie tylko nie zarejestrowali się, czy nie zapisali, to trzeba jednoznacznie powiedzieć, po prostu oszukują. No to trzeba najpierw powiedzieć, że wszystkie dochody związane z opłaty za odpady są wrzucone do jednego worka. Z tych pieniędzy utrzymujemy cały system związany z przetwarzaniem, ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Również z tymi akcjami, które są w ciągu roku, zbieraniem odpadów wielkogabarytowych, dostarczaniem pojemników. I to wszystko trafia tutaj, prawda? Wywozem sezonowym, odpadów zielonych i tak dalej. Również tych odpadów kuchennych, o których od jakiegoś czasu no, prawo mówi, że musimy je zbierać, to też nie jest proste, bo to generuje kolejne koszty, ale jeśli nie ma w systemie odpowiedniej liczby mieszkańców, więc a koszty są określone, no wszystko jest na barkach tych, którzy są w systemie, a ci, którzy są obok i się przyglądają, mają może pozorną oszczędność, ale są po prostu niesolidarni z resztą mieszkańców. Panie prezesie, każdy śmieć z Krosna trafi do pana? Powinien trafić do pana? No to bym powiedział, tutaj może są i takie, które mają inny kierunek, jakieś baterie zużyte, no to one nie są tutaj przetwarzane, ale jeżeli chodzi o ten odpad taki typowo komunalny, no to tak powinno być. Chodząc po Krośnie, czy obaj widzicie tą różnicę pomiędzy 2005-2006, kiedy jakby
ta ekologia zaczynała wchodzić i świadomość ekologiczna zaczynała wchodzić do mieszkańców. Ta różnica jest dzisiaj. Czy chodząc po mieście widzi pan, moje miasto wygląda coraz ładniej, moje miasto jest czyste? Moje miasto zawsze wyglądało pięknie. Natomiast moje tabelki, gdzie mam statystyki, gdzie ale mam czasami dane, widzi pan ten kosz, który jest przewrócony no i wysypany niestety, i zrzucony obok i też pana to drażni. Widzę przepełnione kosze, uliczne kosze na śmiecie odpadami, które wiem, że pochodzą z gospodarstw domowych. Nie wiem dlaczego. I nie czasami z Krosna. I być może nie z Krosna. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, skoro mamy naprawdę doskonale przygotowane miejsce zwane Przokiem, gdzie można wszystko zawieźć. Wszystko. Właśnie o to chodzi, proszę państwa, że chcieliśmy dzisiaj tutaj pokazać, że te pieniądze, które państwo wydajecie na tak zwane komunalne odpady, one trafiają tutaj, one są, drugi raz mają jakby swoje życie, ale też te pieniądze nie zostały zmarnowane, tylko te setki milionów złotych, które zostały dzisiaj tu zainwestowane, przynoszą efekt i oby miasto Krosno było coraz piękniejsze i oby Krośnieński Holding Komunalny coraz lepiej się rozwijał i żeby te wszystkie odpady trafiały jednak tutaj. Prawda, panie prezesie? No myślę, że tak. No to dobry kierunek. No ja tu powiem jeszcze dwa słowa o tym Przoku, bo rzeczywiście to jest, przy realizacji tej inwestycji bardzo nam zależało, żeby to było takie wręcz wizerunkowe miejsce dla tego całego systemu, który my budujemy, zagospodarowania odpadów, bo tam mieszkańcy, no tutaj mieszkańcy nawet nie mają prawa. Nie widzą tego. Tak. Natomiast tam mieszkańcy korzystają z tego i to licznie korzystają, bo do otwarcia tego Przoku to mieliśmy tam 35 tysięcy wizyt mieszkańców, także to jest, no chyba przekroczyło to nawet nasze oczekiwania. No ale tam jest to miejsce, gdzie możemy rzeczywiście za darmo pozbyć się pewnych problematycznych odpadów i to się dzieje. I to jest też jakby taki element zachęcający z naszej strony mieszkańców do tego, aby właściwie postępować z odpadami, żeby one gdzieś nie lądowały gdzieś w rzece, bo czasami nad rzeką nieopodal zakładu znajdujemy też jakieś dzikie wysypiska. Naprawdę, a wszyscy za to płacimy. Nie trzeba jeszcze daleko dojechać i oddać można też nieodpłatnie te odpady. A ja panom dzisiaj dziękuję. Przypomnę dziękuję tylko, bardzo, że rozmawiałem z prezydentem miasta Krosna, panem Piotrem Przytockim oraz Januszem Ficem, prezesem Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Proszę państwa, chcieliśmy pokazać, że te setki milionów złotych zainwestowanych przyniosły efekt i te odpady komunalne mają drugie życie właśnie tutaj przerabiane. A wszystkich prosimy o to, żeby segregację odpadów prowadzić, a tych, którzy się nie zarejestrowali, to żeby przyszli, bo za swoje śmieci wszyscy musimy płacić i odpowiadać. Dziękuję państwu i do zobaczenia.